Polacy lubią, a może nawet kochają pomniki. Powinniśmy być dumni ze swojej historii. Teraz tę miłość będziemy eksportować. Król Jan III Sobieski jest naszą naprawdę wielką chlubą. I tak polski król ma stanąć w Wiedniu. Abyśmy jakoś zadbali i upomnieli się o upamiętnienie tej wielkiej wiktorii. Pomniki i ulice imienia zwycięskiego króla stoją w całej Polsce, jednak w miejscu odsieczy wiedeńskiej pomnika nie ma. Wszystko się rozbija o finanse. Tu jednak ma pomóc państwo. Do budowy mają się też dołożyć polscy podatnicy. Polityka historyczna od zawsze dzieliła, jednak w przypadku tej postaci jakby trochę mniej. W budowę pomnika w Wiedniu zaangażował się m.in. lewicowy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a także Paweł Szałamacha, czyli minister finansów w prawicowym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, który obiecał przekazać 250 tysięcy złotych na dokończenie inwestycji. Prace trwały jeszcze przed dobrą zmianą, jednak teraz nabrały rozpędu. Warto stawiać pomniki poza granicami Polski, bo sama wiedza uczyć w szkole, że tak powiem, historii nie wystarczy. Do tej pory na budowę wydano 700 tysięcy złotych. Jak widać na tych zdjęciach, postument już stoi w Wiedniu. Na dokończenie prac brakuje jeszcze 800 tysięcy złotych. Pieniądze może wpłacać każdy. Europa o tym zapomniała. My musimy Europie przypomnieć tą historię i pokazać nasze miejsce właśnie wielkiej Polski, wielkiej dumy narodowej, żeśmy tą Europę tworzyli. Na razie makieta pomnika stoi w krakowskim klasztorze franciszkanów reformatorów. Komitet budowy ma nawet swojego kapelana, w myśl zasady, że opatrzność lepiej mieć po swojej stronie. To wielkie wydarzenie, w którym brał udział król Jan III Sobieski, przy opatrzności właśnie Bożej spowodowało, że dzisiaj możemy śmiało wyznawać wiarę chrześcijańską, katolicką. Zwycięska bitwa z 1683 roku z Imperium Osmańskim jest uznawana za jedną z najważniejszych w historii Europy. Jeżeli uda się postawić pomnik, komitet planuje kolejne działania. Zwrócimy się do Unii Europejskiej, aby ten dzień 12 września stał się dniem jedności europejskiej, bo ta Europa dzięki Sobieskiemu zachowała tą cywilizację, tą tożsamość, te granice. Ten aktualny to już 13. Polski Komitet Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu. I choć wszystkie poprzednie poniosły porażkę, to ci ludzie mają nadzieję, że tym razem pójdą za przykładem króla i wreszcie zwyciężą. Bartek Dajnowski, Onet.